jest katastrofa. Co ja się porąbałem? Wiesz co, ja jeszcze takie popojenie nie wymyśliłem jak ty. Nie widziałem dawno tak zjebanej ściany. Jaka patologia. Czemu ja się w ogóle zgadzam na twoje pomysły? Dzisiaj w moim 120-metrowym domu, który mam zamiar wyremontować za 50 tysięcy złotych, pokażę wam cały proces obróbki ścian na poddaszu. Zaczynając od uzupełnienia ogromnych dziur na łączeniach płyt, sięgających aż do 6 cm. Pokażę wam również, jak porządnie zezbroić łączenia płyt, a na końcu zobaczycie cały proces gładziowania ścian. A w tym wszystkim pomoże mi Weldon Kamil Hykalik, który zajmuje się suchą zabudową na co dzień i jest w tym specem. Tą wiedzą dzieli się z wami w humorystyczny sposób na swoich socjalach. Jak zobaczył moje poddasze, to powiedział, cytuję: lubię wyzwania, ale z takimi jeszcze się nie mierzyłem. Uwierzcie, było ciężko. A jeżeli chcecie, żeby na odcinkach częściej pojawiali się goście, to zostawcie łapkę w górę. To będzie dla mnie znak, żeby pokazać wam więcej ciekawych osób. Baczność! Zgromadziliśmy się tu po to... Ktoś wie? Słucham cię. Żeby zagruntować ścianę! Tak jest! Dzisiaj nie wszyscy mogą wrócić do domu. Wiem, że jesteście na to przygotowani. Jaki w szkoli mówię? Zamki morde! Czemuś tak na mnie patrzysz? Nikogo to nie śmieszy. 60 metrów kwadratowych ścian! To nie 20? Zamki mordę! Kapralu babka! Wałki w dłoń! Powiedziałem wałki, co to jest? Mniejszych nie było? Do boju! Dwudziesta czwarta. Zapomniałem zrobić pewnej rzeczy, a jest to konieczne na jutro, przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ jutro będziemy szpachlować ściany. Cały ten pokój będzie szpachlowany. Wiem, że będzie ciężko. Żeby było łatwiej, trzeba zapsikać pianką montażową te szpary, bo one są zdecydowanie za duże. Proszę Państwa, patrzcie. To jest tak wielka szpara, no nie dwa palce, ale palec i dosyć głębokie. Ja jakbym miał trzaskać gips, to nie dość, że dużo gipsu by zeszło, to jeszcze wydaje mi się, że mogłoby pękać. Dlatego wpadłem na pomysł, żeby zapsikać dzisiaj otwory pianką montażową, a jutro pianka już sobie rozpręży, przytnie się nożem i walnie się gips. Zróbmy to razem. Pierwszy otwór. No, proszę Państwa, powiem tak, pianka montażowa działa cuda. Tu na przykład, patrzcie jaki dramat. To jest naprawdę duża szpara. No i kurde, no nie obejdzie się bez super pianki. Myślę, że pomysł nie głupi, a jutro przynajmniej będzie łatwiej działać. No patrzcie to, jak to zaszpachlować? Nie ma innej opcji niż walnąć pianę montażową. Myślę, że to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. Gdzie jeszcze można walnąć piankę? Oto jest pytanie. O, no patrzcie, no dziura, że ja pierniczę. Weź tu upchaj gipsu. No tylko pianka, potem wycinka i będzie picuś glancuś. Uuu, albo to, no patrzcie, no kurde, aż się prosi, żeby zapsikać. Wszędzie zapsikane pianą. Myślę, że to był dobry pomysł. Będę zadowolony, że to zrobiłem, bo myślę, że samym gipsem byłoby ciężko. Widzimy się jutro. Wnusiu, baczność! Co dziś kupiłeś? Babciu, melduję, że kupiłem czołg. A ubezpieczenie masz? Mam. A ile zapłaciłeś? 5000. Ile? A na Mubi sprawdzałeś? Melduję, że nie. Patrz, na Mubi kupiłbyś za 1000. Na glebę! 4000 pompek za karę. A do końca maja, korzystając z linku w opisie, dostaniesz 150 zł rabatu na OC. Pamiętaj, Mubi tanio ubezpieczyć lubi. Zrozumiałeś, wnusiu? Tak jest, babcia! Kamil, proszę cię, prowadź. Uwaga na głowę! I co, jako profesjonalista, jak oceniasz całą robotę? Jesteś zadowolony? Ja? Oczywiście. No i to jest najważniejsze. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, robi sobie sam na własną rękę, to mu mocno kibicuję i wspieram, jak tylko mogę. Także tutaj zrobiłeś, co byłeś w stanie, a jak cytuję klasyka, ludzie mają gorzej i sobie chwalą. A żebyś wiedział, tu się naprawdę postarałem. Wszystko równiutkie. Powiem ci szczerze, słucham cię, że jest trochę więcej roboty niż podejrzewałem. Jednak to prawda, że na wideo wszystko lepiej wygląda. Nie za bardzo wiem, czego się tu będzie trzeba łapać, no nie? Już na razie tutaj, no. No troszeczkę. Pianka pięknie zaschnęła i zaraz będzie trzeba ją powycinać. Walnie się gipsa i będzie dobrze. Nie jest w ogóle to poprawna metoda, żeby piankę aplikować. Nie? Nie. No jak wypchniemy szpachlę, to ona będzie się trzymała w bąbelkach. Ale nie, to tak nie działa. To trzeba jeszcze skrócić, żeby tu w ogóle masa weszła.
A, bo ty masz ten ogranicznik taki, no nie? Na głębokość wkręcania, co widziałem. Tak. Tylko, że nim właśnie za mocno nawalasz, dlatego one teoretycznie są wszystkie przekręcone. Zaraz ci pokażę, jak powinien wyglądać prawidłnie przekręcony wkręt, no nie? Nie wiem, tak widzisz, jest papier naruszony, no nie? No tak. No, nie powinien być przerwany papier. Widzisz? Różnicę między tym a tym. Wtedy lepiej się trzyma, no bo tak tutaj jest papier przerwany. A najgorzej wiesz, jak na przykład te płyty jeszcze dostaną na przykład wilgoci, nie daj Boże, w przyszłości czy coś, no to jest wtedy jakby osłabione mocowanie, dlatego myślę, że i tak będzie trzeba przejść i podokręcać, nie? Poprawiać. Zanim zaczniemy szpachlować. Powiem ci szczerze, że jeszcze takiego wyzwania przy równaniu nie miałem. Ale co, wyzwania lubisz? Myślałem, że będzie więcej. Bałem się, że będzie więcej. Pianka przycięta teraz. Trzeba podokręcać sufity, bo jest jednak za mało wkrętów, powinno być. Raczej nawet z tą ilością to jeszcze pół biedy, ale tak jak właśnie są one grubo poprzekręcane, a jak jeszcze pokazałeś właśnie tą wilgotność, jaka tu panuje, więc to jakby póki jeszcze nie zaczęliśmy szpachlować, to lepiej to zrobić dla bezpieczeństwa, podokręcać. Żeby któregoś dnia majstrowi się płyta nie zwaliła na głowę. Ale pokaż tam, żeby nie było, dwa były dobrze wkręcone. Dwa były dobrze. Na przykład tu już jest zrobione źle. Przekręciłem i rozwaliłem regips. O, tak powinny być wkręcone wkręty. Są rzeczy, które się nie robi, ale można, więc tak się nie robi, ale można. Za bardzo tutaj sufit pracuje, patrzcie. No nie ma opcji, że tak zostawimy, to będzie wszystko pękać. Nie wiem jak to zrobiłem, ale zrobiłem. Trzeba tutaj wpsikać piankę montażową. Raczej no przede wszystkim to wynika z tego, że ten prop jest za daleko od krawędzi, no nie? Dlatego też tak mocno to pracuje. Jak coś to nie był mój pomysł, leć po całości może, no nie? Dobra. Operacja na otwartym sercu, kurwa. Ale będzie dobrze. Nie wiesz, czekaj, ja zamknę oczy, żebym tego nie widział. Można zrobić dziurki wiertłem. Ty jesteś szefem, ty masz zaakceptować, ja tylko robię to, co mówisz, nie? Ewentualnie jakieś drobne sugestie, ale... Ja, ale wie, ludzie zjedzą za to. Wiesz, kogo odwiedziłeś, nie? Myślę, że takie wiertło wystarczy, żeby nawiercić. Proszę Państwa, jako że kurde regipsy strasznie pracują, to jest porażka. Nie możemy tak zostawić, bo będzie wszystko pękać. Trzeba zrobić otwór i wpsikać piankę pod spód. I zobaczymy, jak to zadziała. Piana mocy, patrzcie. Działa. Wpsikujemy. Operacja pianka. Luksus. Myślę, że to będzie git. No trzeba, widzowie, to jakoś uratować. No nie ma innej możliwości. Znaczy... Możliwości zawsze się znajdą. Jest inna możliwość. Pamiętajcie, milion subskrypcji dla Huberta przed końcem remontu i robi wszystko od nowa. Mamy laser. Trzeba teraz złapać, można powiedzieć, linię na suficie. Nie złapać, tylko zobaczyć, co się tutaj dzieje. Dlatego w pierwszym kroku tą płaszczyznę płyty przerzuciłem sobie, zaznaczyłem, jak tutaj powinna ona dochodzić. Idziemy teraz na drugą stronę. Zapraszam serdecznie. Tutaj, jak możecie zauważyć, sytuacja jest zupełnie odwrotna. Nie wiem, jak do tego doszło, ale zaraz wszystko się okaże. Z czym tak naprawdę będziemy się tutaj musieli mierzyć? Skromne 5 cm. O, idealnie. Jest pięknie. Oj, jest katastrofa. Lubię wyzwania, aczkolwiek z takimi jeszcze się nie mierzyłem. No widzisz? Będziesz cenniejsze o nowe wyzwanie. Takie doświadczenie. Pomogło ci, powiem. Tutaj to nie pracuje namiętnie. A widzisz? A jeszcze nie jest do końca wyschnięta. A co dopiero jak wyschnie? Ej, nie no, ogromna różnica. Majster to jest jednak majster. Widzowie, ja to jak walnę radę, to wiecie, może nie zrobię zawsze dobrze, ale później naprawię. Czyli teraz bierzemy się za rozrobienie masy, żeby zaszpachlować te narożniki, bo jest tragedia. Tutaj jest szpachelka. Szpachelka tak zwana Amerykana. Generalnie widzisz, ma bita, no nie? Czyli jakbyś od razu szpachlował wkręty, gdzieś by ci wystawał, to możesz sobie dokręcić. Nie? To czyli taka typowa do suchej zabudowy. Chciałbym zobaczyć, szefie, w jaki sposób szpachlujesz normalnie wkręty. No powiem ci, że myślę, że będzie profesjonalnie. Jak wszystko. No właśnie. Ja daję... Myślę, że... No git. Kieps. Git? Raczej no jest git, tylko jedyne co, no to widzisz, jak są takie, zostają tego, to zawsze to fajnie na ostro ściągać, no nie? Nakładasz i ciągniesz na ostro, no nie? W sensie nie musisz też jakoś, nie wiadomo, mocno przykładać, bo tylko będziesz siły tracić, ale jak wyczujesz, to wiesz, tak naprawdę tylko docisnąć i jest gitara, no nie? Okej. Okay. Ewentualnie, jakbyś chciał wejść w poziom pro, to mogę ci polecić taki system, że sobie nabierasz w ten sposób, rozsmarowujesz. A po co? Czyli patrzcie, widzowie, jedną stroną nakładamy, drugą, bo jest czysta, zgarniamy. Pyk.
Kasia. Ja robię tą trudniejszą robotę, zakrywam wkręty, a Kamil tutaj działa, te szpary zapycha i kurde, no nie będę narzekał, jest dobrze. To jest na razie pierwsza warstwa. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc, jak widziałem to, jak, w jakim stanie to zostawiłem. Ale ty kurde, jestem pozytywnie zaskoczony. Coś z tego będzie. Jak na to, że jest dopiero pierwsza warstwa, jest naprawdę git. Tu na razie jest popelina, ale będzie git malina. No jak? Nie, nie ma popeliny, no. Niektórzy gorzej mają i sobie chwalą. I sobie chwalą, nie? A teraz jeszcze jak tam piankę wprzykaliśmy pod spód, to że... To już nic nie ruszy. To się tak uśpiewnie. Atom pierdyknie i dalej będzie się trzymać. To pianka zostanie. Tak równych sufitów, jak u mnie nigdzie nie będzie. Z takim pomagierem, kurde, proszę państwa, będzie luksus. Ale kurde, widać jak to... Tu jest taki mały ten. I kurde, leci coraz więcej. Co to w ogóle jest? Ja nie wiedziałem, że jest aż taka tragedia. Tu jest... Ile patrzyłeś? 6 cm? No, prawie. I tak sobie idzie coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Aż tutaj prawie nie trzeba. Z drugiej to są takie dziwne skoki. Ważne, że zostało to zategowane. Co to jest za masa? To jest masa gotowa. Przeznaczona właśnie od standardu Q1, czyli do zbrojenia. Czyli jak teraz będziemy wklejać taśmę, no nie? No ogólnie tam na dole też masz masy, ale one nie są przeznaczone do tego. I będziemy wklejać tą taśmę. Tak, taśmę. No, to jest papierowa, to nie jest fizelina, nie? To jest hybryda akurat, no nie? Taśmy papierowe i fizelinowe, bo jak sobie popatrzysz pod światło, to ma włoski fizelinowe. Czekaj! Ja tu jestem majster, daj mi to. Przepraszam, zwracam honor. Zapomniałem przecież. Patrz, ucz się, bo wiecznie żyć nie będę. Obroty się ustawia prawoskrętne. Te wiaderko nam starczy na całe pomieszczenie? Jest drugie jak coś, ale nie, no bo to będziemy używać tylko do zbrojenia połączeń. No. Zbrojenia tej taśmy, zamknięcia, no i do taśm narożnych. Nie ma się co oszukiwać. Nie postarałem się, jest tu krzywo. Więc będzie dużo ubytków i powinno starczyć takie wiadro i trzeba teraz wszystkie łączenia śmignąć tą masą szpachlową i będziemy kłaść papier. Nie toaletowy, ale taki. To jest połączenie fizeliny i papieru, tak? Tak, i taśmy papierowe. No właśnie, bo tak może niektórzy z was nie wiedzą, przywiodą trochę materiały do Huberta z racji tego, że remontuję swoje mieszkanie, muszę powoli do piwnicy wszystko wynosić, a nie mam zbyt dużej piwnicy, a narzędzi i innych materiałów też mam sporo, więc po prostu zrobiłem mu takiego gifta i nie wiem, czy to będziesz wliczać do kosztów, a materiały od widzów wliczasz? To jest tak się miesza, bo ja to wszystko mieszam w jednej półce, że czasem nie wiem, czy to już było od widza, czy nie. Czasem dodatkowo coś doliczę, a czasem nie. Myślę, że na pewno wliczę. Pamiętaj w każdym razie, że jestem twoim widzem, więc możesz to traktować jako paczkę od widza. Paczkę z dostawą pod drzwi. No kurde, takie... Dobra, takie wiadro, bo to jest... Ile to kosztuje? Te wiadro? No. Ze 160, 170. O kurde, czekaj, powiedz, że 20 zł. Złoty 99 na promocji. O, to wliczymy za złotówkę. Myślę, że na początku zrobimy tak jak z krętami. Po prostu pokaż mi, jakbyś to zrobił. Dobra. Zadanie wydaje się być proste. Trafiony, ustrzelony. No tak nie mogę zbierać, bo będę robił łódkę. A nie powinniśmy mieć tej szerszej szpachli jeszcze? Po co szerszej? Tutaj wiesz, ta spoina ma 10 cm, no nie? Więc spokojnie ci to wystarcza. Ale to dam ci jedną wskazówkę, no bo ogólnie sposobów może być kilka, ale najlepiej to jest po prostu robić w ten sposób, że sobie będziesz tak o nakładał i ściągasz. A, dobra. Bo teraz zauważyłem też, że dosyć mocno tą szpachelkę przyciskasz. No, ona sama powinna się prowadzić. Ciach. Cóż za finezja! Ja się szybko uczę. W dół też mogę ściągnąć, czy nie? Oczywiście, w prawo, w lewo i na drzewo. Tutaj dobra. Jakby sposób jest całkowicie dowolny. Tak. Nie ma jakby narzuconego jednego sposobu. Po prostu ty musisz sobie znaleźć jakiś sposób, tak żeby tobie było wygodnie. No i dobra, masa jest zaaplikowana. Tutaj jeszcze możesz w sumie do końca dociągnąć, no bo ją i tak będziemy musieli... A, na to łączenie. Taśma, no tak z centymetr przed, ale przeciągnij na razie całość, no nie? No i dobra, masa zaaplikowana, to teraz wklejamy taśmę. Zaczniesz od dołu czy od góry? Ja bym zaczął od góry. Bardzo dobrze. A, pyk. Lepiej będzie tak, jak sobie
Zaczniesz, tutaj już kawałki przykleisz. Dociśnij ją szpachelką ładnie. Tylko lepiej się rozjechać teraz do góry od tego punktu, co masz. I ja robię taki myk. Może ci pokażę, a ty sobie już będziesz w następnej spójnie robić. Że jak ją rozwijam, to idę i od razu dociskam szpachelką, no nie? A jak zaczynasz skręcać, to ucinasz, czy po prostu ściągasz całe? Jak gdzieś ci skręci, za bardzo wyjedzie, no to możesz poderwać, jeszcze raz przykleić. Dobra, dociśnij jeszcze raz mocniej tą szpachelką. Szefie, cóż za finezja. Jestem dumny z szefa. Więc teraz z racji tego właśnie, że możemy ją od razu zamknąć, to jeszcze raz nałóż na nią masę, ją przesmaruj. Dobrze ją docisnęłeś, ona powinna być delikatnie schowana. Jest delikatne miejsce na masę, no nie? Jest tak. Akurat ten milimetr, żeby sobie to ładnie zamknąć. Smaruj. W sumie też dam ci wskazówkę, że przy każdym etapie szpachlowania, czy to jest bardziej finiszowe, czy jak tutaj, mieć warto tą świadomość, żeby najpierw nałożyć masę, jak na największym obszarze i dopiero ją ściągać, zalizywać. No nie robić takiego czegoś, że nałożysz sobie, nie wiem, tutaj troszeczkę. 5 cm, ściągniesz znowu ten, bo właśnie jak na przykład byś przesmarował całość i potem sobie finezyjnie, tak jak to potrafi ściągnął jednym ruchem, to będzie o wiele lepiej to wyglądać, niż jak co chwilę właśnie będziesz gdzieś tam sobie to będzie widać takie przeskoki, nie? No. Kurde. Widzicie? Możecie się czegoś nauczyć, bo ja to wszystko wiem. Ja nie umiem dobrze tłumaczyć i przydaje się zawsze profesjonalista na odcinkach. Czegoś nowego wy się dowiecie. Dajemy tak, aby zakryć, bo reszta się ściągnie. I ja bym ściągał do dołu. I patrzcie, płynnym ruchem przykładamy. No to coś mi nie pasi. Prawie płynny ruch. Kurde, jeszcze raz przyciągniemy, bo to musi już tak być finiszowo, tak? Czy będzie jeszcze później warstwa? Nie, zanim jeszcze zrobimy gładź po całości, to przynajmniej jeszcze raz to przelecimy już masą, no nie? Ale to dopiero jutro, jak to sobie porządnie wyschnie. Tutaj raczej tak nie może być, nie? Tak, no trzeba dołożyć masę, no bo właśnie przez to, że masz oryginalne zagłębienia, no to ładnie można to zamknąć. I zawsze w razie czego możesz, jesteś w stanie sobie skontrolować, jak przyłożysz szpachelkę. Widzisz, nie zostaje żadna sznyta, jest petarda. Mm-hmm. Jest trochę mało masy, ale to mówię, jeszcze jutro będziemy sobie to szpachlować, także nie ma z czym się przejmować, ale te wszystkie takie... Czyli to jeszcze uzupełnić. Tak. Pokaż, jak to wygląda, jak zrobiłem. Widzowie ocenią. Kurczę, ogólnie ja na przykład już bym tak zostawił, później bym szpachlował. Ja. No nie, ale wiem, domyślam się, że to będzie... Właśnie chodzi o to, że widzisz, tak, tutaj zostawiłeś na przykład takie ubytki. No. Spoko, możesz to zostawić, ale jak jutro będziemy szpachlować znowu, to znowu będziemy naciągać masę równomiernie, a w tym miejscu znowu ta masa zostanie pociągnięta, bo dostanie większego skurczu, bo ty będziesz trzeba jej więcej nałożyć, no nie? Więc to jest znowu to, co ci mówiłem, że lepiej na poszczególnych etapach się przykładać i nie dokładać sobie niepotrzebnie więcej roboty na następnych, no nie? Ja bym teraz ci pokazał na przykład, jak ja to robię wszystko od początku na następnej spójnie, dobra. A potem egzamin. Dociśnięcie. Wygląda profesjonalnie, nie ma co. Egzamin na majstra szpachelkę. No zrobimy tak. Widziałem ruchy profesjonalne. Siup. Poproszę taśmę. Proszę, szefie. Dziękuję. Zaraz sprawdzimy, czy zdam egzamin. Teraz tak, po środeczku trzeba to pięknie wycentrować. Kurde, zaczyna mi zjeżdżać. Końcówka ci trochę uciekła. Możesz ją poderwać i jeszcze raz. To czy... Jeszcze raz. Kur! No! Udawałem tylko. Finezja! I no zaakceptowałem. Ja bym to tak zestawił. No. Ja. No to zostaw. No to zostawiamy. Jest git, jeszcze masz kilka spoin, dojdziesz do wprawy i tak dalej. No. Kurde, super ci to wyszło. No zobacz jak ładnie. A to ładniej niż u mnie. No właśnie, właśnie. No jeszcze się nauczysz. Możemy zrobić wyścigi. Walka o miano najlepszego majstra szpachelki. Wiem jak działać, podejrzałem jak konkurencja robi. Myślę, że będzie dobrze. Kurde, ale to będą ciekawe zawody. Jestem ciekaw, jaka będzie, o ile będę lepszy od ciebie. Ile czasu różnicy. Trzeba dać masę, zategować taśmą i zategować ponownie, żeby było wykończone. Ale co będziemy oceniać w tym wyścigu oprócz szybkości? Widzowie będą oceniać jakość wykonania i szybkość. Raz, dwa, trzy. Pofalowała. Co to ma być? No i jak to się wydarzyło?
Ty, ja mam tu jakieś w ogóle włosy w tym. Co jest za sabotaż? Nie wiem, kurde, nie podoba mi się to. Ty, nie, no. Poważnie, mi to nie idzie. Ty już byś pewnie jeszcze 3 zrobił. Nie no. Jest git. Jest git. Git malina, nie żadna popelina. Jest git, widzowie. A pokaż tutaj. Sam lekki niedociągnięcia, co prawda, u Kamila. A on leciał na szybkość, nie na jakość. To nie, patrz, poruszę. Nie wiem, jak ty to zrobisz w taki sposób równiutko. A u mnie jakieś takie dziwne, jakieś takie kurde odskoki. Teraz spróbuję to naprawić. Po prostu będę jeszcze raz całość sobie przesmarował z grubsza. Całość jest było wyczyściej, gdyby Kamil zrobił sam. Jest elegancko. No, jest elegancko. Co ty się babka, co ty babka tu podjudzasz do ten? Pod walkę. No, pod walkę. Zaraz. Fajnie, mamy ma. Będziemy na konferencji. Kamil po mnie poprawiał zaprawę. Szpachelki ją nie strzymać. Szpachelki. Być może za mocno też szpachelkę przyciskasz, no nie? A może teraz na suficie zrobimy challenge. Na suficie? Emocje. Jak przy zbieraniu grzybów. Co masz do grzybów? No to właśnie emocje są. Znajdziesz prawdziwkę, nie cieszysz się? Kurde, i to jak? Ekscytacja jak nie wiem. Kurde, no nie mogę z tych się pozbyć. Tych takich ciach. No kurde, ej. Jest nieźle, nie? No. Jak oceniasz? Obczaj. Fachowe oko. Petarda. Jest petarda, naprawdę, nie? Naprawdę, no z każdą kolejną jest... Coraz lepiej. Jest dobrze. Dobra, Kamil, możesz wracać do domu. Wszystko już wie. Mogę działać. Widzowie, w komentarzu możecie napisać, kto wygrał konkurencję, bo to wy decydujecie, pamiętajcie. Łapki w górę to są, że ja wygrywam, a komentarze to, że wygrał Kamil. Pyk, środeczek, przeciągamy szpachelką, siup, żeby to właśnie weszło. I teraz lecimy dalej. Tu szpacheleczka i płynnym ruchem trzeba to oderwać. Lecimy z kolejną. Widzowie, tutaj, w tym miejscu robiliśmy otwór, żeby wpsikać piankę, bo to strasznie pracowało, a teraz to się kurde trzyma. Będzie dobrze, będzie dobrze. Sufit zostanie odratowany. Jakbyś zaszpachlował to połączenie? Ja bym chyba sfazował, przejechałbym albo nożykiem z dwóch stron lekko krawędzie. Dlaczego to już mamy zafugowane jakby, no nie chodzi o sam proces. Ci może pokażę. Bo ogólnie teraz jakby no fizycznie płaszczyzny jednolitej nie da się uzyskać tak jak na tych oryginalnych krawędziach, no nie? No. Mhm. Czyli po prostu zostanie lekkie wybrzuszenie dalej, po prostu będzie, tak? Tak, tylko właśnie jest na to myk, no nie? No bo też jakby ludzkie oko można łatwo oszukać. Tutaj wiesz, jakby standardowo sobie to przyklejamy. Różnica jest tylko taka, że trzeba by dobrze dosyć tą masę spod tej taśmy wyciągnąć, no nie? Bo czym więcej masy zostawimy pod nią, tym te wybrzuszenie będzie większe. Widzisz ile masy? I teraz cały myk polega na tym, żeby jak najszerzej to rozszpachlować. Ja więc w pierwszym podejściu staram się zawsze przy tej taśmie akurat ją przesmarować, delikatnie ściągnąć na ostro, żeby już była wstępnie masą przesmarowana, czyli tutaj tak jak masz ten kawałek. Mhm. I najważniejsze jest to, żeby już z tego rantu zrobić wycieniowanie w jedną stronę i w drugą. Już jak najszerzej, czyli na tę szerokość około tam 10-15 cm. Nakładasz sobie masy, jedna strona. Jednym ruchem sobie to ciągniesz. No i teraz właśnie od tej krawędzi lecisz w tą stronę, no nie? I tutaj naprawdę delikatnie, bo tej masy musi tutaj zostać na tym przejściu, no nie? Nie, co ty żeś zrobiła, babka? Nudzi ci się? Dowiedzieliśmy się co nieco. Teraz trzeba to zastosować, nasze nowe umiejętności i nauczyć się w praktyce. Bo teoria teorią, ale to najważniejsza jest zawsze praktyka. Teraz mamy już taśmę przyklejoną, dajemy kolejne warstwy i trzeba zacząć to cieniować. Trzeba rozłożyć bardziej na boki, jednym ruchem płynnym. Nie idzie najlepiej, ale nie idzie najgorzej. Babka, co uważasz? Naprawdę idzie mi nie najgorzej chyba. Jak na dzień pierwszy? No, jak na dzień pierwszy. Dobra, tak zostawiamy, proszę Państwa. Jest zrobione, pięknie łączenie, możemy przejść dalej.
Będzie dobrze. Pamiętaj, że cudotwórcą nie jesteś. No właśnie. No właśnie. Było takie powiedzenie, z bata gówna nie ukręcisz? A nie na odwrót. Z gówna bata nie ukręcisz, albo tak. Teraz docinamy sobie taśmę, żeby tutaj, bo tutaj będzie w narożniku, trzeba będzie to wkleić. Zobaczymy, co z tego będzie. Wyzwanie jest naprawdę trudne. Musimy tutaj naprawdę grubo smarować. No nie, nie, nie. Kurde, ja bym powiedział, że wygląda to obiecująco. Pożyjemy, zobaczymy. No powiem ci, że pierwszy raz robię taki eksperyment. Bo szczerze mówiąc, no nigdy nie wklejałem taśmy na nierównościach, a tym bardziej takich nierównościach. Kurde, ci powiem. No jest ta fala taka tutaj właśnie w tym miejscu. To byś musiał stanąć chyba tutaj, żeby to na kamerze było widać. No dobra, widzę. Jest ta łódka. Kurde, ale nie ma tragedii. Dosłownie tu. Jest łódka lekka, ale kurczę, powiem tak, będę zadowolony. Nie, to ja dodam tylko od siebie, że mi ogólnie ręce i oczy bolą, jak na to patrzę, ale tak jak mówiłem wcześniej, no cudotwórcą nie jestem. Ale najważniejsze, że mój szef to mówi, że akceptuje, no. Mi się podoba, proszę Państwa, powiem tak, ja bym tego lepiej za cholerę nie zrobił, tak powiem. Więc ja serio jestem podjarany, że dało się tak odratować te poddasze. Zaraz 22, my spadamy i jutro znowu działamy. Proszę Państwa, jest 12 w nocy. Coś mi się przypomniało, co miałem zrobić, a mianowicie przynieść osuszacz powietrza, bo tutaj jest bardzo duży procent wilgoci. Ponad 70% jest aktualnie i to jest dużo. To na pewno nie ułatwi schnięcia temu wszystkiemu i żebyśmy jutro mogli w 100% mieć pewność, że będziemy działać. Odpalam osuszacz powietrza na całą noc, żeby ściągał wilgoć tutaj z pomieszczenia. Wezmę jeszcze folię i od strony zewnętrznej zakryję te drzwi, żeby po prostu, wiecie, to nie ściągało wilgoci z całej chałupy, bo to ma tylko tu wysuszyć. Zakryte. Kolejny dzień, wszystko pięknie pozasychało. Patrzcie to, to jest moje łączenie, nie? Uderzacie, można przyciskać i tu kurde nic nie pęka. A chciałbym tylko dodać, że właśnie mój wspaniały szef niestety zrobił zbyt szeroki rozstaw tych profili. Nawet wczoraj jak szpachlowaliśmy te połączenia, no to było widać, jak te płyty między sobą mocno pracują od samej szpachelki. A teraz pięć szefa i nic się nie dzieje. Moc papieru. O, w sumie nawet jestem w stanie zademonstrować. Patrzcie to, proszę Państwa. Patrzcie, jak to się ugina, od boku będzie dobrze widać. To całe pracuje, no nie? Więc to powinno pękać. Znaczy powinno. Zajebiście, że nie pęka, nie? Ale w teorii powinno pękać, bo kurde, to pracuje, że ja pierniczę. A tu nic! No proszę Państwa, to ja będę mógł walić głową normalnie w sufit i nic się nie wydarzy. Na dzisiaj plan jest taki, że wklejamy jeszcze te szersze narożniki we wszystkie pozostałe elementy, ponieważ tam linie są jako tako zachowane, są to krótsze elementy, więc nie będzie problemu właśnie z wklejeniem tych lepszych narożników. Zresztą efekt też będzie o wiele lepszy, bo będzie fajny, wyraźny ten narożnik wewnętrzny. Proszę Państwa, jak się okazało, trochę za bardzo poleciałem z regipsem bocznym, ale lepiej za bardzo niż za mało, bo teraz wystarczy tylko dociąć, żeby to wyrównać. Trzeba zeskrobać cały narożnik, żeby było to równiutkie. Tutaj teraz to zweryfikujemy, proszę Państwa. W sumie, kurde, już można powiedzieć, że jest gitara, nie? Jest równiutko, ale jeszcze, kurczę, chociaż nie, dobra. Gdzieś są takie tyci. Jeszcze to się szybko, leciutko śmignie. O, tu na dole jest źle. Dobra, tu jest źle, tu spierdziela. Ale do tego mamy taką tarkę. Jak ten, jak do pięt. Bierzecie, ciach, naprawdę fajnie to idzie. Jak teraz? Panie, tak możemy zostawić. To trzeba zagruntować pięknie, żeby tu nam się wszystko trzymało tak, jak być powinno. Teraz cały ten narożnik trzeba cały naraz, jedną linią. Będziemy używać, jak to się nazywa? To jest też taśma amerykańska czy jakaś? Nie, to jest taśma Habito. Taśma Habito. Jaka japońska jakaś nazwa, Habito. Powiem wam, że to jest w cholerę sztywne, nie? I to wklejamy w narożnik, to się fajnie zagina i to się pięknie dostosuje. Takiego wałka będziemy używać. I to jest specjalny
wałek do aplikacji masy. Można też normalnym wałkiem sobie radzić. No. Najlepiej, żeby miał najdłuższe włosie, aczkolwiek no ten więcej masy jest w stanie chłonąć i lepiej, łatwiej ją rozciera. Jak myślicie, o ile lat Kamil jest ode mnie młodszy? Dajcie znać w komentarzu. Każdy, kto trafi, przypnę mu serduszko. Robimy tak, żeby ten niebieski pasek znalazł się na narożniku. Wtedy to, kurde, jest idealny narożnik, można powiedzieć. Przy pracy z wszystkimi taśmami, w miejscach właśnie, gdzie będą się stykać, to trzeba je zacinać pod kątem 45 stopni. Raczej zależy, no tutaj wiadomo, że trochę będzie inny kąt, bo z racji, że jest skos, ale chodzi generalnie o to, żeby taśma na taśmę nie nachodziła, bo będzie popelina. No dobra, a jak się spotkają tak naprawdę właśnie w narożniku trzy taśmy, to teoretycznie sam środeczek nie jest uzbrojony i to nie będzie jakiś... Jak krzyżyk po... No zobacz, dojdą trzy taśmy. No to się stykają w samym narożniku. Stykają. To ja tak przynajmniej to odbieram, że nie ma po środku takiego sztywnego połączenia, tylko tam się spotykają trzy taśmy. I to nie będzie pękać na środku? Nie. Nie? Kurde, zobaczymy po roku. Proszę Państwa, żeby nie było popeliny, trzeba zrobić tak zwane właśnie cieniowanie, jak tutaj. Raczej to... nie jest to konieczne w tym etapie, ale lepiej to zrobić, żeby już sobie to no, żeby ułatwić sobie robotę też, a już sobie na drugi raz to rozszpachlujemy i będzie można od razu już w czwartek lecieć z gładziami. Przyszedł czas, żebym to ja zrobił narożnik. Wielka próba majstra Huberta. Co, idź dotąd? Ona się tutaj kończy, no. Patrzcie, tniemy pod kątem. Pod dużym dużym kątem. Mamy, jest pięknie. Teraz można nałożyć szpachle i będzie można to sobie wtegować. Wciskamy na maksa narożnik, tegujemy. Weź sobie tutaj przytrzymaj i wtedy wyciskaj w tą stronę, no nie? Dobra. Żeby ona ci się nie przesuwała. Przykładamy, wyciskamy. Trzeba to wycieniować. Jest git. Państwa, patrzcie. To jest moje. Ja tak zrobiłem. O, a tak zrobił Kamil. Sami ocencie, komu lepiej poszło. Nie będę zachwalał. Nie obrobiłem tutaj jeszcze okna. A przydałoby się też walnąć regipsy, żeby jak będziemy robić gładzie, żeby od razu było okno zagładziowane. Ja już to wszystko zagruntowałem. Muszę wybić te stare kliny w ogóle. Teraz te miejsca, z których wyciągnąłem te kołki, trzeba psiknąć piankę, żeby to zaizolować. Jako, że jest tu szpara na dwa paluchy, ja chciałem to psiknąć pianką montażową, żeby tutaj się regips w razie czego nie uginał, ale Kamil podrzucił bardzo ciekawy pomysł i myślę, że zdecydowanie lepszy. Wciśniemy profil. Jak wciśniemy tam profil, będzie go można dociąć, przykręcić do jednego regipsa i do drugiego. Kurde, myślę, że rozwiązanie naprawdę dobre. A idzie ci to okno ładnie w ten, w pionie? Tutaj, nie ucieka. Ale z boku, czy jest perfekto? Jest w oczku, bo to było na poziomice. Powiem tak, jest w oczku. To weź podaj poziomicę. Po co? Chcę sprawdzić, jak to jest w oczku, żeby czegoś się tutaj złapać sensownie, no nie? No. Krzywo przyłożyłeś. No dobra, ej, to spierdziliło trochę. A, bo poziomica coś nie tak. Ale tutaj jest perfekto. No widzisz? Widzisz? Coś jest nie tak, ewidentnie. Czyli coś wypchało, dobra. W środku są wkręty i my próbujemy wsadzić tam profil, żeby móc się wkręcić do profila, żeby nam usztywnił cały narożnik. Wkręty trochę przeszkadzają ze względu na to, że są za blisko krawędzi i nie jesteśmy w stanie wsadzić profila, dlatego je po prostu wytnę. I czy te oczka się zgadzają? Ty! Siana w oczku, nie? Ale to nawet nie, że w oczku, tylko perfekto! Na dwóch poziomicach! Ty to robiłeś? No, a jak? Proszę Państwa, Kamil tutaj przywiózł całkiem ciekawe sprzęciki do zrobienia tego. Ja chciałem to na piankę, a Kamil... nie przywiózł, tylko miał akurat na aucie, a ty chciałeś to na piankę robić, więc... Zrobimy trochę lepiej. To jest M-System. Kołeczki w ścianę, z tego zrobimy tak jakby, można powiedzieć, stelaż. Widzicie, to jest krążek, jest na wkręcie, to się poziomuje, głębokość i dzięki temu bez problemu możemy sobie szybko wyrównać ścianę. Kamil tam równa krążki, a ja zajmę się prawdziwą robotą. Trzeba dociąć regipsa, czyli to co najważniejsze na budowie, docinanie. To ode mnie wszystko zależy, czy będzie dobrze. Wytnę za mało, no to dokręcanie krążków nic nie da. Przez kolano. Nakleję ci tutaj taśmę teraz do połączeń ślizgowych, zanim płytę przykręcimy. Dobra.
Brzmi to profesjonalnie. A to się później wyciąga, czy nie? To odcinasz później nadmiar po szpachlowaniu i szlifowaniu. Panie Kamilu, piękna robota. Akceptuje pan? Oczywiście. Tutaj teraz te narożniki, tak naprawdę to się uzupełni gipsem. Szefie, zostawiłbyś tą kamerę, wziął się do roboty. To jest najważniejsza robota, kamerowanie. A no tak, żebyście mieli co oglądać, a więc pamiętajcie, subujcie Huberta, bo jak zdobędzie 1 000 000 subskrypcji do końca remontu, to robi taki content, jakiego jeszcze nie było na polskim YouTubie, czyli rozwala wszystko i... I co, nie będzie ci przykro, że twoja praca pójdzie na marne? A nie trochę, wtedy właśnie będę się cieszyć, że będziesz na przykład już ładnie na przykład robić zabudowę poddasza i jak będziesz chciał, żebym do ciebie przyjechał, to będzie łatwiej. I co, i też zrobisz taką kreskę, tak? Ta. Zastanawialiśmy się, jak zrobić tutaj górę, bo jest nadproże, one wystaje. Jeżeli przyłożymy tutaj regips, no nie, nadproże jest na równo praktycznie z regipsem, albo nawet wystaje, to będziemy musieli zrobić taki, kurczę, tutaj brzydki narożnik. Na samym końcu byłby taki narożnik, by trzeba było to jakoś obrobić. I to by do dupy wyglądało. Dlatego wpadłem na genialny pomysł, a Kamil to zatwierdził. Stwierdził, że w sumie dobry pomysł. Ja przypominam, że jestem tylko twoim pracownikiem i słucham się szefa. No szef chce, to ja robię, szef mówi, to rzeźbimy. Walniemy regips pod kątem, tu będzie niżej, od strony okna i zagłębimy się w regips tutaj. Zrobimy taką równą linię odcięcia i to będzie tak fajnie się schodziło do tego sufitu. Wtedy nie będzie tego takiego zygzaka, takiego kurde narożnika. Więc to mamy zaznaczone, to trzeba wyciąć i wtedy zagłębimy się na równo do tego i będzie taka fajna, w miarę gładka linia. Kurde, myślę, nie, że to... jak to się uda zrobić, to generalnie będzie spoko, bo wiesz, tutaj sobie kleimy taśmę narożną, tutaj, a tutaj będzie przedłużenie linii, tylko że to będzie w drugą stronę zukosowane. Tak, tak. Co to za beton? W ogóle udaru nie trzeba. Pokaż te. Trzy kółeczki. Ej, chciałeś, żebym ci tylko pokazał. Zresztą mi zabrałeś. To pokaż. No. Ładne. Kurde, nie wiedziałem, że one są aż takie miękkie. Proszę państwa, zestukaliśmy trochę nadproże, bo przez to, że one mocno wystaje, ciężko będzie nam zrobić pod kątem ten regips. Trzeba je trochę właśnie zestukać. No pa, elegancko, kurde. Nie no. Młotkiem można szlifować nadproże, nie? Co to w ogóle jest? A tu nie ma zbrojenia, tylko jest jakaś siatka chyba, o kurde, od odgrodzenia. Nie pierdzie, że to jest jakaś siatka od płotu. Palcem byś to mógł, kurde, skrobać, wiesz? Co to w ogóle jest? Porażka. Ty, to tarką też by poszło do regipsu. Próbuj. Łapie. Jak marzenie, nie? Nowa metoda na równanie nadproża. Nie, czy to jest porażka, co to w ogóle jest? Nie, nie wierzę w to, nie? Nie, to nie wyjdzie. Co? To nie wyjdzie? Dlaczego? Nie, no bo też ten dysk trzeba dać przez pod ukosa i nie będzie na to w ogóle miejsca. Nie wierzę! Co ja się próbałem? Widzisz, jak to jest ciężko na tej budowie? Proszę państwa, jest naprawdę już późno, siedzimy od rana, trochę zostało porobione. Jest naprawdę ciężka walka. Trzeba przemyśleć, co tu zrobić, więc widzimy się jutro. Proszę państwa, kolejny dzień. Wymyśliłem genialny pomysł, jak zrobić, żeby pod kątem był ten regips i ładnie się zlewał z sufitem. Problem był taki, bo montujemy to na M-System i specjalnie skuliśmy całe nadproże pod kątem, żeby regips wszedł i się zrównał z tym. Ale po zamontowaniu M-Systemu, M-System się tak nie wygnie ze względu na to, że krążek też ma swoją grubość i kurde, wtedy się nie zmieści. Dlatego utniemy krążek w połowie, żeby był tylko tył i wtedy z tamtej strony będzie mógł sobie odstawać, a tutaj będziemy mieć pustą przestrzeń i nic nie będzie naciskać, więc regips będzie mógł się idealnie dołożyć do tego miejsca. Przynajmniej tak to w teorii będzie wyglądać, a jak to będzie, to się okaże. O kurde. I to by było, myślę, że zajebiste rozwiązanie. Po co to mogę montować? No, trzyma się. Kanapeczka, Kamil robi. Czyli wszystko w normie. Czemu ja się zgodziłem na twój pomysł? Krążki ścięte do połowy. Teraz jest to w miarę wyrównane, żeby wstawić regips. Tu jeszcze trzeba, żeby nie było takiego luzu, trzeba wstawić profile, żeby złączyć ten regips z sufitu z tym regipsem, który będzie pod kątem, żeby to było sztywne łączenie. Dobrze mówię? Ja się nie wypowiadam na temat twoich pomysłów. Całe szczęście, że nie mam nic do gadania, tylko mam robić to, co szef każe. Git balina, a nie żadna popelina. Przecież
wyszykowane. Profesjonalna robota. A bałeś się, że będzie za mało popeliny na odcinku? Ale nie aż takie. Wiesz co, ja jeszcze takie popeliny nie wymyśliłem jak ty. Jaki gość! Szczerze, jestem załamany tym, co ja robię, naprawdę. Jest pięknie. Wymieniliśmy wkręty na z cieńszym łebkiem i teraz powinno pasować. Zamiast zrobić paletę normalnie wczoraj na prosto, kurde, czemu ja się w ogóle zgadzam na twoje pomysły rzeźbiarskie? Ale kto by pomyślał, że to będzie tak długo trwało, nie? Zamiast zrobić to tak o, chlaś, chlaś. Ja mówię, tak jak jest teraz, już bym tak zostawił, tylko bym tutaj przyciął narożnik. To dobra, wtedy... majster, robimy tą popelinę. Jest zajebiście, jak dla mnie. Mówię ci, jak tu śmigniemy narożnik nożykiem, to to się pięknie spasuje i będzie dobrze. Jak to dobrze? Nie no, mówię ci, jak to zaszpachlujemy, myślę, że będzie dobrze. To będzie koniec mojej kariery w internecie. Albo początek nowej. Nowa droga. Co tu się wydarzyło? Dużo się uczysz ode mnie. Przyjdzie taki dzień, że uczeń przerośnie mistrza. Zaraz byś ten łaty 30-letnie stosował. Proszę państwa, rośnie nam tu nowy majster. Jak napiszecie w komentarzu majster Kamil, to przypnę wam serduszko, bo jest naprawdę dobrze. Przyjdzie taki dzień, że naprawdę uczeń przerośnie mistrza. Jest wszystko luksusowo. Najważniejsze jest to, że się będzie zgadzało. Jest, powiem tak, jest robota tak, jak ja chciałem, żeby była wykonana. W sensie, żeby był ten cały kąt. Szczerze, myślałem, że nie damy rady tego zrobić, ale Kamil podołał. Ja jestem zadowolony. A to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jest zrobiony ten kąt. Nie będziemy mieć tutaj takiego dziwnego ząbka. Właśnie chciałem tego uniknąć. Będzie taki fajny, można powiedzieć, ukos do okna. Myślę, że to zdecydowanie lepiej będzie wyglądać po obróbce, niż żeby był właśnie taka półka. I tak tam firanki nie zawieszę. Jaka patologia. Trzeciego dnia u Huberta pierwsza załamka. Pierwsza była pierwszego dnia przy tej klinie, kurde. Zrobiłem to w pierwszy dzień, bo majster Hubert kazał, zresztą jakby no nie było innej możliwości, żeby to w ogóle powyciągać, to bym musiał robić, nie wiem, tu część sufitu szpachlować, tam gdzie są buły, przez to też sufit byłby... Dobrze jest. Dobrze jest. Tu się dzieją rzeczy, które się filozofom nie śniły. Błagam cię, jak możesz, nie wrzucaj tego na odcinek. To byłoby najlepsze, jakbyś nie wrzucał tego na odcinek. Nie no, ale poważnie jest dobrze, bo to się naprawdę sztywno trzyma. Trzymać się trzyma, tylko że kurwa to jest tak patologicznie wykonane. Wiem. Myślę, że ja bym zrobił gorzej, szczerze. Albo może i nie. Proszę państwa, rozrabiam klej gipsowy, bo trzeba przykleić dolny parapet. Dopadł mnie zaszczyt. Mam legendarną szpachelkę Huberta w ręku. Tutaj, jak możecie zauważyć, postawiłem sobie laser i wiązka lasera świeci mi tak docelowo, jak ma przyjść górna krawędź płyty. No i jest to tyle wygodne, że jak sobie rzucam placki, no to widzę, czy tego gipsu jest wystarczająco. No bo jak laser na tym świeci, to wiadomo, przyłoży się płytę, postuka, popuka i będzie elegancko. Smysł po kopatem. Będziesz korzystał? Ja tam wolę na oko. Wiadomo, oko majstra to oko majstra. No właśnie. Pamiętaj, jak kto używa poziomicy, ten jest chyba z zagranicy. Tu jest mod. Kowadło, kurde, prawdziwe. Lepiej nie będzie. Pięknie jest, tak jak być powinno. Kreska nachodzi, okno mamy obrobione wokół gipsami. Tutaj zrobiły nam się takie otwory, nie? I z tej strony tak sobie pomyślałem, że żeby nie marnować zbyt wiele gipsu, przyklepionką montażową, żeby to nam wypchało i wtedy tylko się obrobi gipsem. To sobie teraz napuchnie i będzie można walnąć szpachle i gips. Panie Kamilu, co teraz będziemy robić? No teraz będę aplikować masę do boksa, do spoinowania, bo będziemy doszpachlowywać te spoiny oryginalne póki co. A jakbyśmy tego nie mieli, to by trzeba było jakoś to ręcznie robić, tak? Ręcznie, albo jak jesteśmy we dwójkę, no to byśmy mogli zrobić tak, że po prostu jeden by szedł wałkiem sobie nanosił gładź równo, a drugi od razu to zalizywał, no nie? I teraz jak są te bąbelki? No to dlatego przejeżdżam, w sensie można byłoby to boksem cały czas przejeżdżać i tak dalej, ale no ja sobie wolę, wiesz, delikatnie przejechać nożem. Kurde, w sumie szybkie, szybkocie. Szybkie. Walnąć coś takiego. Teraz jeszcze pokażę te nieoryginalne spoiny. Tam trochę inaczej trzeba robić. Ale to w sumie to, co ci mówiłem, że na jedną i drugą stronę trzeba to rozpachlować. No to robimy sobie tak. Czyli tutaj w zasadzie po prostu trzeba o wiele szerzej to zrobić. Tak, tak, tak. No i dobra, to co, Hubert? Lecimy z koksem. Tutaj ten uchwyt. No. To on jest od trzymania, a ten do dociskania. Odwróć go całkiem, bo teraz masz jakby... O, czyli kółka mają być do dołu. Tak, tak, tak. Dobra.
Jak za pierwszym razem git? No, Ameryka. Biorę noża. Ja śmignę od dołu. Nie dociskać mocno, nie? Nie, nie, tylko przyłożyć. Kurde. Myślę, że nic tu więcej nie trzeba czarować. Wszystko obrobione, teraz trzeba czekać, aż to pozasycha i można działać dalej. Odpaliłem osuszacz powietrza, włączyłem wiatrak pokojowy, żeby tutaj dmuchało, bo jest tu parno i jest dużo wilgoci w powietrzu. Do wszystkich narożników zewnętrznych będziemy używać metalowych, jak to się nazywa dokładnie? Narożniki perforowane, aczkolwiek widzę, że masz Bieda Edition. Tak, są najtańsze. Najtańsze jakie były. Bo ja stosuję, ale te szersze i one są trochę grubsze. Przykładamy cały narożnik i ciach. Go też trzeba uciąć pod kątem, żeby właśnie nie nachodził nam na te taśmy. Wiecie, robimy tak, to wtedy jak się zaszpachluje, wszystko zrobi idealną linię. Nie będzie wtedy żadnych zgrubień. Będzie petarda. A w sumie metkę z tego zerwać? Oczywiście. Ja na dole chyba nie zdzierałem. Zostawiałem tak, jak było. Takier. I co, to się tylko w paru miejscach daje szybki, czy po całej długości się trzaska? No, czym więcej, tym lepiej. Po co dajesz teraz fizelinę przy narożnikach? Po pierwsze, jakby te strzypki wtedy są zatopione, to jeszcze nie mam finalnie przesmarowanego, no nie? Czyli one nie będą zapobiegać jakoś pęknięciom? Raczej generalnie chodzi też, że jak nie dajesz fizeliny, to takie wychodzą później kropki, co trzeba tam skropać i tak dalej. Po prostu łatwiej się dzięki też obrabia i też jest zabezpieczenie, no nie? Bo załóżmy, że jeżeli ten narożnik by się tam gdzieś rozruszał, ktoś by w niego przypierdzielić, no to może byś ewentualnie pęknięcie wzdłuż rantu narożnika, no nie? A tak to w sumie... masz zazbrojone. Widzowie, widzicie? Ja wszelkie informacje wycisnę dla was. Jak ze mnie siódme poty. Po czym poznać dobrego szpachlarza? Po czystych narożnikach. No lepiej jest teraz ten nadmiar masy sobie ściągnąć, niż później jak to wyschnie skrobać, albo w ogóle tego nie zeskrobać, jakby się dalej szpachlowało, to te syfy by wpadały pod gładź, rysowały i tak dalej. Chlaś. Kamil jedzie tą maszynką po narożnikach, a ja z sufitu i w wszystkich miejscach, gdzie są jakieś takie odstające farfocle pozasychane, trzeba to zerwać, żeby po prostu no, przyspieszyć tę robotę. Nie ma dwóch maszynek, więc jedna osoba robi to, inna co innego. Proszę Państwa, w końcu dostałem machinę. Moim zadaniem jest zagładziować wkręty. Tam, gdzie mamy wkręty, walnąć też takie krechy tą machiną. Przyciskamy i ciach. No kurde, prościzna ogólnie. I tak lecimy wszystkie miejsca, gdzie są wkręty. Teraz tu, patrzcie. To jest naprawdę fajna machina. Pyk. Zajebista machina. I mamy zrobione, nie? Czy to jest coś pięknego? Kamil to sobie lubi życie ułatwiać. Ja to bym leciał szpachelką, jak prawdziwy zawodowiec. Proszę Państwa, machina się uzupełnia. Mamy taką strzykawkę jak do pobierania krwi. Może troszeczkę większa. O, aż się wylewa i można lecieć dalej. Wszystkie wkręty, wszystkie łączenia zostały już porobione. Teraz tak naprawdę trzeba czekać, aż to wyschnie, czyli do jutra. I jutro lecimy z gładziami. Potem jak to wyschnie, będę musiał to oszlifować sam. Do jutra. Proszę Państwa, króciutka przerwa na otwarcie paczki od widza. Witam majstra Huberta. Zawartość paczki na pewno przyda Ci się do wystrojenia wnętrza Twojego domu. Oglądamy Cię z całą rodziną od samego początku remontu. Bardzo lubimy oglądać Twoje filmy. Mamy nadzieję, że dalej będziesz publikował materiały dotyczące remontu. W paczce znajdziesz... O, nie czytam co znajdę. Na razie to zegnę, proszę Państwa. Lubię niespodzianki. Kiedyś jak oglądałem sobie Twój film, to zainteresował się nim też mój tata. A z racji tego, że mój tata jest stolarzem i hobbystycznie zajmuje się wypalaniem w drewnie, to właśnie taką paczkę dostałeś. Życzę Ci powodzenia w dalszym remoncie Twojego domu. Pozdrawiamy Krzysiek, Wojtek i Kacper. O, ej, obroża owadobójcza przyda się dla miłoszki jak talala. Życie na wsi, powiem Wam, że jest ciężkie. Co chwilę jakieś kleszcze gdzieś, to jest naprawdę przerąbane. To są chyba obroże dwie. Fajne takie skórzane paski. Uwielbiam te czekolady. I jeszcze z rodzynkami. Nie, ale będzie jedzona. Coś mi kojarzy ten się kształt.
ale zero. Bardzo dobrze. Co mamy dalej? To jest ciężkie. Patrzcie to. Wypalone moje zdjęcie. Tylko dorobili mi oksy. W kawałku drewna. Drewno naprawdę fajne. Tutaj, proszę państwa, patrzcie. Jakby ktoś był zainteresowany. Fajne. O, i pięknie pachnie drewienkiem. Tu jest coś jeszcze. Bibuszka. Jest i ona, bibuszka. Naprawdę podoba mi się. To mnie ciekawi. Ciekawe, co to może być. Dosyć spore. Deska do krojenia. Kalendarz zajebisty. Ej, to jest takie naprawdę fajne, bo to jest... Na przykład tu jest poziomica i ona jest taka wypalona, wgłębiona. Wiecie, tak jakby efekt 3D. Co to? Z moimi fotami wypalone zdjęcia. Oczywiście te wszystkie zdjęcia są z Instagrama, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, co dodaję na Instagramie i co tam się dzieje, to zapraszam was na Instagrama, od razu tak powiem. Przeczytam już liścik do końca. W paczce znajdziesz obrazy wypalone laserem na płycie fornirowanej. Jest też mały bonusik. Dla ciebie piwo 0%, dla babek czekolada. Co? Taka czekolada dla babek? No dobra, no, dam im kostkę. Dla bibuszki obroża owadobójcza i smyczki na spacer. Krzysiek, Wojtek i Kacper, bardzo wam dziękuję za tą paczuszkę. Naprawdę mega mi się to podoba i jest to sztos. Pozdrawiam was serdecznie, a my wracamy do odcinka. Kolejny dzień, proszę państwa, trzaskamy gładzie na ścianach. Zobaczymy, co z tej popeliny ostatecznie wyjdzie. Wody tak na oko z 250 ml. To po prostu łatwiej nam się to rozcierało wałkiem. No nie. Sufit, no nie. O tak, nagrywaj, że w końcu coś robisz. Dobrze. Najpierw masa, potem rzeźba. Przed daniem gładzi trzeba pozdejmować kontakty. W sensie samoobudowy, nie? Żeby nie pobrudzić kontaktów gładzią, bo po co? O, i w ten sposób to zostawiam. Chciałbym, żebyście dali znać w komentarzu, czy częściej chcielibyście bardziej takie edukacyjne odcinki. Wiem, że ja jestem majster jednak, majster to majster. Moje rady są niezastąpione. Kamil może czasem ciekawiej doradzić. Coś, czego ja nie wiem, czegoś nowego uczę się ja i mam nadzieję, że uczycie się również i wy, nie? I dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym częściej sprowadzał jakichś gości, fachowców, którzy coś pomogą, doradzą, jakiś wspólny odcineczek zawsze i może chociaż w niektórych kwestiach, jak to niektórzy piszą, nie będzie popeliny. Więc liczę na to, że dacie znać w komentarzu, co uważacie o takim odcineczku jak ten. Widzicie, ja szczerze nie wiem, co by wyszło z tego pokoju, gdybym to robił sam. Ja bym to robił zapewne na jakichś siateczkach albo cholera wie czym. Oj, myślę, że to byłby dramatyczny pokój, ale nie martwcie się, antresole i dół będę robił sam. Zobaczymy, czego się nauczę przez ten tydzień. Będzie moje pierwsze gładziowanie. Zrobimy na tej ścianie. Spod oka profesjonalisty. Ale mam mówić, czy akceptuję to, czy nie? Masz mówić, czy jest dobrze? Mam być cztery do bólu, czy miły dla szefa? Tak. Tak. Najwyżej mnie normalnie zwyzywa i powiedz, że jestem popeliniarzem. Ja się popłaczę, wyjdę. Zakończymy odcinek. A to wszędzie musi być tak bardzo gęsto, tak? No, lepiej, żeby było gęsto, no bo wtedy sobie to zrobimy w jednej warstwie, no nie? Dobra. Kurwa, on się nie chce obracać. O. O Jezus! O kurwa! Dobra. Zagalałeś Hubert mnie. Remontuje dom za 50 tysięcy, a szpachluje podłogi. A właśnie, u mnie na Instagramie w niedzielę po 20 wszystkie brudy Huberta. Pod kątem 45 stopni. No i teraz sobie wszystko roluj ładnie. Rób ruchy od góry do dołu. Pełne, a nie takie miejscowe. No i góra. No. A, że i potem do góry. Dobra. Dajesz czas. Czyli ciach. Klaś. Ciach. Tu zrobimy pod kątem. Dostosujemy się do skosa. Pyk, tutaj szybsze ruchy. Proszę państwa, pewnie pokaże się nie jeden komentarz, że dlaczego Kamil robi więcej ode mnie. Ja lubię się opierdalać, a wiadomo, każdy ma swój czas ograniczony. Ja tutaj mocno spowalniam, więc ja tu pokazuję. W końcu się przyznał. W zasadzie tak jak z dziadkiem. Dziadek też robił elektrykę, ja się na tym nie znałem. Chciałem pokazać, jak można to zrobić. I tutaj jest podobna sytuacja. Ja też bym chciał się czegoś nauczyć, a nie tylko uczyć was. Fajnie też, jak ktoś inny się pojawi. Profesjonalny fachowiec Kamil i pokaże, jak gładziować. Tutaj jakby mam teraz świeżo nałożona gładź, mokry do mokry nadaje, no nie? A więc też taki tip mogę dać, że najpierw przytykam sobie jedną stronę, dotykam drugą. I dopiero to zakładam, no nie? A dlaczego tak dziwnie? No bo jak przełożysz tak, to będzie ci ciężko idealnie to przyłożyć do narożnika, żeby nie zajechać z drugiej strony, no nie? Kumam. W sumie no spoko. Ogólnie no wymaga to jakby trochę wprawy. Teraz sprawdzimy, jak mi pójdzie. Widziałem, jak robi to Kamil.
Nie najlepiej mu idzie, ale nie będę narzekał. Pokażę wam, jak to się robi. Co za skupienie. Dociskamy. Ciach. Kurde, coś tam w głowie świta. Tak? Idziesz za pierwszym podejściem, ty to pewnie pół roku uszkoliłeś się. A co to za syfek z wałka? Jak ty przyszkowałeś wałka? I jak to zdjąć? Powinieneś mieć jakąś pensetę. Paluchem. Ja mam takie, wiesz... Patrz, odejdź. Ruchy. Co? I co, ja mam teraz to wyrównać? Zaraz się to zagwać. No i git, i tam ta końcówa ci została. Powinieneś dać rady tym. Jesteś... Ja nie dam rady. Patrz, robisz tak. Tylko jeszcze raz. Proszę bo... państwa, uczcie się, bo Hubert wiecznie żyć nie będzie. No właśnie, no właśnie. Narzuć sobie tylko, żeby zatkać dziurkę. Dobra. I teraz weź to, co masz cały nadmiar, wrzuć sobie z powrotem ze szpachelki tutaj do wiadra. Jeszcze raz po całości? Tak. Tylko za każdym pociągnięciem musisz mieć czysty nóż, no nie? Pełen ruch. Pełna profeska. Już tak delikatnie to robię, nie przyciskam za mocno. Nowa umiejętność odblokowana. Migit. W ogóle na takim części też nie ma co się przejmować. Nie wiem, czy to będzie widać, takie wargi. No bo to się wyszlifuje, no nie? Najważniejsze jest właśnie, żeby nie było jakichś dziurek, ubytków czy coś. Aczkolwiek ja mam jeszcze taki sposób, że zawsze jeszcze następny dzień, jak ta gładź już wysnie, to sobie przechodzę i szukam miejsc takich właśnie, jak są gdzieś ubytki, to punktowo po prostu to doszpachlowuję, no nie? Ale muszę ci powiedzieć, że... Normalnie. Petarda? Odsłon, światło. Patrzcie państwo, jakie tutaj kurde niemalże perfekcyjne lustro Hubertowi wyszło. A? Akceptujesz? A, no ja oczywiście, chłop, ja jestem zadowolony. Ja też akceptuję. Ja jestem zadowolony, jak nigdy. Ja jestem zadowolony, że tu taki majster rośnie. No. Aczkolwiek z drugiej strony trochę żałuję, że nie przyjechałem. Kurde, z chęcią zobaczył, jakby on sobie poradził z tą popeliną, co musiałem tutaj odwalić. Ale ja tam się cieszę, nie? Ale jakby do innego wyjścia nie było. Jeszcze jest sporo pomieszczeń, panie. Ale naprawdę, Hubert, jestem pod wrażeniem. Szpachlowałeś jakieś ściany? Czy szpachlowałem? No. To, co widziałeś na filmie. No, no. No to szpachlowałem ale salę. Ale tak typowo gładzi nie robiłeś. Nie, ale? Nigdy. No. Ja ale... nawet nie wiedziałem, że się gładziuje do Egipcji. Ja chciałem... Raczej powiem tak, nie trzeba tego robić. To jest opracowane przez Stowarzyszenie Polskiego Gipsu z porozumieniem z wszystkimi producentami suchej zabudowy i są standardy właśnie szpachlowania od Q1 do Q4, gdzie Q4 to już jest zrobione z gładzi po całości, a Q2 to są same łączenia. Jest ogólnie zdefiniowane tak, że jeżeli się robi same łączenia, to po malowaniu jest dopuszczalne to, że będzie widać właśnie pasy. A to z racji tego, że przeszlifowany gips będzie miał o wiele gładszą strukturę niż sam karton. To się teraz tak wydaje, że wiesz, no to jest gładkie, po co szpachlować regipsy, no nie? Mm-hmm. I tak dalej, ale lepiej nawet do całości przeciągnąć na ostro regipsy, niż lecić same pasy, no bo też wtedy jest jakby mniej szlifowania, jest urozmaicona struktura, no nie? A jeżeli byś jeszcze malował jakieś ciemniejsze kolory, to to zjawisko jeszcze będzie bardziej spotęgowane, tak samo jak gdzieś światło będzie wpadać. Proszę państwa, teraz role się odwracają. Kamil mi tu wałkuje. Lecimy z tym koksem. Lecimy sobie tak. Zaczniemy od tej strony. Hubert, powiem ci, że jak będą przyjęcia u mnie w firmie, to na pewno nie dam ci znać. Tak jesteś, tak? Nie byłoby mnie stać na takiego majstra, to tylko dlatego, no nie? Widzowie, możecie napisać w komentarzu majster szpachelka, a przypnę wam serduszko. Nie ma drugiego takiego jak ja, który by tak zrobił. Kamil to się chował. Widzicie, prawie już się spokoju. A jak napiszecie majster git malina, to ja wam polajkuję komentarz. Są takie delikatne fale, tylko to i tak będzie zeszlifowane. No to jest nadmiar, a nie ubytek. Ale kurde. Pięknie, nie? Naprawdę. Też tak uważam. Nie widziałem dawno tak zjebanej ściany. No teraz mi przykro. Wszystko jest skończone. Sufit, wszystko jest. Teraz tylko będzie trzeba odpachlować. Patrzcie to. Wyszlifować. Wyszlifować, racja, wyszlifować. Kurde no, jak marzenie. Naprawdę
Ja nie wiedziałem, że będzie się dało tak odratować ten pokój. Jest naprawdę bajlando, nie? Jeżeli chcecie odwiedzić Kamila i mu podziękować za to, że przyszedł i mnie tak uratował przy remoncie. Linki do socjali Kamila zostawiam wam w opisie. Jak dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu wilgotny Hubert, a przypnę wam... A przypnę wam serduszko. Elo! Cześć!